Cześć, ja jestem Sarge i zapraszam Was do oglądania ostatniego odcinka naszej serii Zagrajmy w Halo 4. Integralność kadłuba stabilna. Póki będziemy pod osłonami dydakta, jesteśmy bezpieczni. Gdzie kompozytor? Blisko. Doprowadzę nas do niego. Pora zatem na finałową misję w tej grze, na powstrzymanie dydakta. Podłączam się do transmisji. Jest przy kompozytorze. Możemy załatwić obu naraz. Ale kurde, muszę tutaj uważać na te przeszkody na naszej drodze. Mamy dwa rodzaje broni. Starajmy się to wykorzystać. Wow, 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 wow. Z jednej strony mógłbym przyspieszyć, ale z drugiej nie wiem, czy to jest dobry pomysł, kiedy wszystko tak szybko się zmienia. Zobaczmy, co dalej. Tutaj możemy przyspieszyć. Fluktuacje promieniowania czarenkowa. Wychodzimy z przestrzeni. O kurde. Przy aktualnej prędkości nieprzyjaciel dotrze do orbity Ziemi za 4 minuty. Przyjęłem. Grupa bojowa Dakota, zamknąć pojazd prekursorów. Infinity musiał ich odstać. Przyjdź do piechoty UNSC. Del Rio. Słyszy mnie pan? Tulaski, to ty, Chief? Potwierdzam. Gdzie jest kapitan? Dowództwu floty nie spodobało się, że zostawił cię na rekwiem. Cała nadzieja będzie. Dydakt ma kompozytora. Jesteśmy w maczecie z przesyłką klasy Havok na pokładzie. Lecimy do adresata. Zobaczmy, czy uda nam się ułatwić ci robotę. Ludzie, przygotować się! Dobrze, że jest Laski w tym wszystkim, bo z Del Rio raczej ciężko by się współpracowało. Wiemy to już z dotychczasowych epizodów fabularnych. Dobra, usuwamy kolejne przeszkody na naszej drodze. Wow, wow, wow. Teraz może tędy. Na ogół chyba jednak wolę to działko. Rakiety są spoko, ale dość długo trwa ładowanie. Niestety. Chief, grupa bojowa przemieszcza się do strefy przechwycenia, ale dydakt ma przewagę. Dotrze na miejsce za 2 minuty. Komandorze, wszystkie statki na kompozytora. Przyjąłem, Chief. W momencie, kurczę, się zamykają te przejścia, to muszę szczególnie wtedy przyspieszać. Przyjaciel nadlatuje. Przejść na kod czerwony. Tu ziemska obrona orbitalna. Obrona dam nie jest skuteczna przeciwko pojazdowi wroga. Wciąż się zbliża. Aj tam, uzupełnij tarczę. Bo źle to wygląda. Grupa bojowa dotarła do statku dydakta. Do wszystkich, rozpocząć nadarcie. Ta muzyka w tle, no jeszcze większej epickości nadaje tym wydarzeniom, co by nie mówić. Kolejne blokady. Tarcza przynajmniej uzupełniona. Teraz dołem. No, w sumie tam na górze też mieliśmy jakąś szczelinę. Ale mówię, lepiej nie przyspieszajmy, kiedy jest tak wąsko. Będzie ciężko wylecieć. No. Wow, znowu się zamyka. Kolejne przejście. Niedobrze, niedobrze. Tutaj wyjście. O kurcze. No i jest! Czekaj! Infinity, dydakt właśnie zamknął nasze wejście do kompozytora. Moglibyśmy wybić dziurę w kadłubie, ale ostrzał uniemożliwia nam skuteczne działanie. Zajmiemy się działkami. Panie i panowie, czy to jeszcze Halo, czy może już Gwiezdne Wojny? Zniszcz generator osłon. No dobra, który mnie tutaj będzie w takim razie interesować? Tutaj, zneutralizuj. Okej.
Co dalej? Kolejne cele. A i tutaj. Z boku. Musimy sobie przelecieć. Powinno się chyba udać. Kurde, tylko że te kolejne wieżyczki będą przeszkadzać. Ostrożnie. Cokolwiek tam kombinujesz, świetnie ci idzie. Oczyść podejście, a wybijemy dla ciebie tę dziurę. Dobra. Dwa zneutralizowane. Jeszcze dwa. No, nie wiem, czy na razie nie zadbać o uzupełnienie tarcz. Dopiero później zaatakujemy. Teraz na przykład. Zostało jedno. Okej. Przyjąłem. Przygotować współrzędny atak. Obiecałem znaleźć mu drogę do tego statku i nie mam najmniejszego zamiaru go zawieść. Jest. To już ostatni. Infinity, droga wolna. Zrozumiałem, Chief. Radzę się trochę cofnąć. Główna bateria. Ognia! Czyste trafienie. Wchodzimy na pokład. Przyjąłem. Jakby co, jesteśmy na stacji. Pozdrów od nas, Dydakta. Bez odbioru. To co robimy? Plan B. Do takich planów Master Chief jest chyba najlepszym kandydatem. Chief! Powinnam wiedzieć, co teraz robić, ale... Głowicę musimy rozmieścić ręcznie. Jak i gdzie? Zawsze wiem, co robić! Zawsze wiem, co robić! Daj mi chwilę, Chief. Szukaj kompozytora. Pomyślimy nad tym w drodze. Mam nadzieję, Cortana, że jednak jakoś dojdziesz do siebie. Cokolwiek musielibyśmy zrobić, na pewno Master Chief będzie na to gotowy, żeby tylko jej pomóc. Bo niestety, ale wszystko ciągle... Wow, jeszcze tutaj, kurde! Niedobrze. Ale niestety, ale wszystko ciągle zmierza w tym złym kierunku dla Cortany, że faktycznie, zgodnie z dotychczasowymi informacjami, po prostu Cortana nam się psuje, najprościej mówiąc. Jest to naprawdę przykre. Mamy amunicję. Tutaj właściwie chyba granaty dostałem bardziej. Ostrożnie. Na supresor chyba sobie na razie zmienię. Chociaż to jest bardziej broń na bliższy dystans. No ale w tym momencie i tak nie mam wielkiego wyboru. Chyba że tutaj coś znajdziemy. Karabin świetlny, to mi się podoba. Gdzie rozsądek cię nie powstrzyma, tam może siła czekać na później. Dydakt cały czas nie przestaje się odzywać w naszej głowie. To się tutaj nie zmienia. O kurde, jeszcze to. Okej, cała amunicja wpakowana. Tak, trzymać. Ale nadal nie wszyscy tutaj. Ktoś jeszcze do mnie strzelał? Zdecydowanie. Rozpylacz tutaj do podniesienia. Mam wrażenie, że coś lata nade mną. Ale może tylko mi się wydaje. A proszę, tylko muszę podejść trochę bliżej. Jeśli chcę wykorzystać rozpylacza. Aj tam. Szczerze mówiąc, tu spadamy, bo może to się źle skończyć. Jednak z daleka to. Chyba widzę w ogóle terminal. Jest, już na początku misji. Dobra,
Jeszcze raz. Teraz przeładowanie w najgorszym możliwym momencie dla Master Chiefa. Okej. Jest, załatwiony. Z takiej odległości nie mogło być inaczej. No ale skoro mamy terminal, to w takim razie odpalmy to. Nowe nagranie przed nami. Zobaczymy, co tym razem. My dear husband, I know your crimes, and I have found forgiveness. I know your reasons. I understand them. I know you. Perhaps better than you could ever hope to know yourself. I ask you, forgive my transgressions. Like yourself, all I have done. I have done for the greater good. Our time as the galaxy's caretakers is past. The Flood have overrun us. In the days to come, the Halo rings will fire, eradicating the Flood. And all other life, for a time. I have worked hard to index all species in known space. When the time comes, these indexes will open. And once more, the galaxy will breathe and grow. Blood will pump. Life will claw its way out of the oceans and through the mud. Babes will be born and grow old under the warmth of a thousand suns. Civilizations will rise in our stead, and our job as caretakers will at last bear fruit. Until then, I leave you here, my love. The only living thing in this galaxy, sealed safely away. Spend these ages ahead of you in meditation on your choices. When you wake, you will find the humans. I have ensured that they will grow strong and vibrant. They will be our rightful heirs. Their gene plan dictates that the galaxy will be theirs to care for by then. I beg of you, find the strength to help them learn from our mistakes. And my husband, let them teach you as well. Please. Zabawne, że bibliotekarka uwięziła swojego męża, czyli dydakta. Ten węzeł próbuje ciągle uzyskać dostęp do jakiejś domeny. To jakiś pozagalaktyczny bank danych. Niestety jestem w stanie wyłowić tylko fragmenty komunikatów. Zaloguję się, by zbadać to później. No mówię, zabawne jest to, że bibliotekarka uwięziła dydakta, żeby ten przemyślał swoje zachowanie i pozwolił zrozumieć swoje błędy. Tymczasem no jednak stało się zupełnie inaczej i mimo upływu wielu lat, w momencie jak Master Chief no trochę przez przypadek uwolnił dydakta, no to jego zamiary się nie zmieniły absolutnie. Tymczasem zalecam użycie wejścia po lewej. Kolejni przed nami. Dobra. Wypuśćmy naszego klona dla odwrócenia uwagi, chociaż tymczasowo. Przeładowanie w takim momencie niedobrze. Co to za atak? Gdzie on się pojawił? Kurde. Tego się nie spodziewałem. No teraz powinno, mam nadzieję, pójść lepiej. Po prostu będę się bardziej trzymał na dystans tutaj.
Za bardzo wtedy chyba ruszyłem jednak do przodu. I skończyło się, jak się skończyło. No to proszę, karabin świetlny w takiej sytuacji może się bardzo dobrze nadać. Jeszcze, dobra, padł. I tutaj mi zostali kolejni. Przeładowanie w takim momencie to nie jest najlepsza opcja. O nie, 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 znowu kurde. Zalecam użycie wejścia po lewej. Spoko. Upadasz wreszcie czy nie? Nareszcie. Auto strażnika podniosłem tym razem dla odmiany. Rozpylacz, no na razie jednak zostawimy. Czyli tędy, wejście po lewej. Okej, skoczymy. Nie zostawię cię, obiecuję! Jeszcze się do czegoś przydaję. Wykrywam sygnaturę energetyczną. System tranzytowy jak na rekwiem. Musisz się tam dostać. No cóż, Cortano, wytrzymaj jeszcze trochę. Postaram się przekierować nas do kompozytora. Wsadź mnie do systemu. Czyli tutaj. To jest ten sekret, który ukrywałeś. Ta dziwna Ancilla. Dydak, ty wie, że jestem w systemie! Szybciej! Ancilla, tak samo też Cortanę nazwała bibliotekarka. Tego czasu, jak z nią mieliśmy okazję porozmawiać. Teraz tamta rozmowa zresztą jest jeszcze bardziej jasna po tym, jak te wszystkie nagrania odtworzyliśmy na terminalach. Wyczuwam twego wadliwego kompana, człowieku. A jednak umyka mi. Nie mogę walczyć! Ja! No przecież... Otwieram kolejny portal. Czuję się teraz taki rozdzielony z tą Cortaną, kiedy ona gdzieś tam próbuje działać. My oczywiście cały czas ją słyszymy, ale trochę tak jakby była gdzieś daleko. Takie jest wrażenie dosłownie. A i patrzcie, tutaj od razu. Patrzcie, 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 co się dzieje. Od razu podleczyli się. Tak właśnie tutaj, kurde, to zadziałało. Teraz spróbuję zdjąć tego na dobry początek. Ale przede wszystkim tutaj. Żeby nie było właśnie okazji na odnowienie życia, na reanimację. Nie, nie w takim momencie. Dobra. Oni tutaj często te rozpylacze nam pozostawiają. Daje się zauważyć. Rzucę jeszcze okiem, czy tutaj akurat nie ma amunicji. No do tej broni jak najbardziej. I uwaga. Kurde, serio? Jeden strzał taką mi krzywdę zrobił. Teraz spróbujemy naprawić błąd. Jest. A to ten tak chyba strzelał. Momencik, momencik, tutaj. Dobra, jeszcze autostrażnik zadziała dodatkowo. Nawet też będzie odwracał uwagę przy okazji. Też dobrze. Mamy karabin binarny. Podniosę to czy nie? Dawać mi to tutaj szybko, bo to jest naprawdę mocarna broń. Już się przekonaliśmy. Ładowanie trochę potrwa. Okej, nie szkodzi. Chyba tutaj wszyscy. Niewiele amunicji, więc jednak wracam tutaj do tego, co mam. Przepraszam, nie kontroluję już moich procesów. Silniejsze osobowości wprowadzają nowy porządek. A co z dydaktem? Nie mogę się dłużej ukrywać! Przeniosę cię z powrotem do kompozytora! Dobra,
Przy okazji jeszcze ten młot mnie skusił. Mam nadzieję, że nie będę żałować. Granaty uzupełnione. Cały arsenał broni tutaj. Witam. Rewelacja. To jeszcze? Aj tam. Może na razie? Nie zbliżajmy się tak bardzo. Jak sami się zbliżą, to wtedy będzie szansa z młota skorzystać. Tak myślę. Portal otwarty! Na przeciwległej ścianie! Dobra. Wszystko w swoim czasie, co? Tutaj jeszcze, kurde, kolejni. Na pewno wykorzystanie takiej broni jak ten młot jest zawsze ryzykowne, bo musimy najpierw podbiec do przeciwnika, żeby w ogóle zrobić mu krzywdę. No ale faktycznie mamy portal. Najprościej byłoby chyba po prostu się tam przenieść. Ale zawsze wtedy ryzykujemy, że nas załatwią. Dobra. Rewelacja. Na razie to my tutaj rządzimy i dzielimy. To wysadzę, czy nie? Może i nie. Granat za to załatwi sprawę być może lepiej. Kurde, muszę się chyba jednak troszkę wycofać, przynajmniej chwilowo. Chociaż tutaj jeszcze ten karabin. Spróbujmy teraz przeładować w międzyczasie. I mówię, no nie będę się starał za wszelką cenę tam podchodzić jak najbliżej, bo naprawdę to może być zły pomysł finalnie. No i co, przełączamy znowu na ten młot grawitacyjny. Na razie jeszcze tutaj karabin świetlny odebrać. Ja spróbuję granatem. Patrzcie, chowa się ciągle. Próbuję regenerować te tarcze. Okej, załatwiony. To najważniejsze. I teraz tak, może z tym młotem spróbuję. Dobrze. Jeszcze do tyłu. Starczy już nie najlepiej. Tu jest jeszcze. Okej. Może teraz się uda? Tak jest. Jeszcze raz. Grom niekoniecznie tutaj by mnie interesował. Ale proszę. Wszyscy załatwieni. Lecimy dalej. Gdzie jesteś? Dydak to ukrywa czerwą kompozytora! Nie jest to zaskoczenie, Cortano. O, niedobrze, co on robi? Już nie zdąży. Szybciej tutaj, dawać. Nie wiem, czy się ukryje gdzieś w okolicy. Na wszelki wypadek jeszcze autostrażnik. No i okej. Szukaj, Cortano, szukaj. A więc bronimy tego miejsca za wszelką cenę. Kolejni. Kiedy jest tylko okazja, to przeładowuję. W chwili spokoju. Dobrze. Jeszcze następni nadchodzą. Okej. Nawet się nie zbliżą w takim tempie. Ale czają się tam. Nie ma tak łatwo. Tak po prostu sobie tutaj nie wbijecie. Kontroluję wieżyczki obronne! Dobrze. Teraz będą, kurde, z góry jeszcze nadchodzić. No na to muszę bardziej uważać. Dobrze przynajmniej, że te wieżyczki nam trochę pomagają. Ale całej roboty za nas oczywiście nie zrobią. Co jeszcze? Tam kolejni. Dobrze. Od razu z daleka.
załatwić. Czekamy, czekamy na kolejne oddziały, bo na pewno będzie ich jeszcze więcej. No póki co nie mają szansy za bardzo się nawet zbliżyć. Tego się może trzymajmy jak na razie. Dobra. Tutaj, tutaj, tutaj. Tak jest. Ktoś bliżej, czy nie za bardzo? Z tej strony. No dobra, póki co jest wszystko pod kontrolą. I oby tak już do końca. Udało się! Wyrzuciłam go z systemu, ale nie wiem na jak długo! Dzięki. Lećmy w takim razie do portalu. Kolejne wieżyczki po naszej stronie. Ładnie to wszystko poszło. Ale teraz się ich zdecydowanie więcej, kurde, pojawiło. I to jeszcze tutaj też nadciągają. Ja nie wiem wobec tego, czy powinienem tutaj zostawać. Może po prostu jak najszybciej do portalu i tyle. Kompozytor jest po drugiej stronie portalu! Dobra, może przebiegnę? Oj, to będzie jednak chyba zły pomysł. Niedobrze. Zdążyłem. Niesamowite, ale zdążyłem. Jakimś cudem. Dokąd to? Jak się tam dostaniemy? Taśmociąg na końcu rampy. Jeśli dobrze wymierzymy czas, pęd powinien przepchnąć nas przez słabą grawitację. No dobrze. Niewiele brakowało. Chief, gdy ta głowica zostanie uzbrojona, będziesz miał bardzo mało czasu na ucieczkę. Wiem. Już nie w takich sytuacji się Chief wyratował. Więc w końcu przychodzisz. Uwaga! Znaczna aktywność przestrzenna pod kompozytorem! Ładuję go. Nie jesteśmy tutaj mile widziani. Dajcie mi lepiej jak najszybciej jakąś broń zamiast tego karabinu. O, dziękuję bardzo. Tutaj amunicja i może właśnie przy tym nawet zostanę. Chyba, że ten karabin binarny, no ale to jest zawsze ten problem, że niewiele amunicji. Dobra, zostawiam to, co mam. Oho. Dydak to ukrył się wewnątrz kompozytora. Atomówka nam nie pomoże, chyba że wyłączymy barierę. Znasz mi terminal. Mam nadzieję, że tutaj znajdziemy. Działaj, Cortana. Muszę zrobić coś, co ci się nie spodoba. Co właśnie zrobiłaś? Przeniosłam swoją chwiejną osobowość do systemu statku. Jeśli zrobię to przy każdym promieniu, zredukuję stronę kompozytora. A są jakieś skutki uboczne tego? Przygotuj się! Bo nie zabrzmiało to za dobrze. Chyba będziemy martwić się później, bo póki co robimy wszystko, żeby jednak dydakta powstrzymać. Dobrze, jeszcze nie zdjęty. Granat do tego wszystkiego. Co to, przeładujmy lepiej. Widzę, że tutaj wszystkie siły, kurde, zostaną w moją stronę rzucone. Tego się możemy spodziewać. Znowu się teleportuje skubaniec, no. Okej, bo jeszcze tam nie mam gdzie się schować. Może tutaj prędzej. Będzie tak lepiej. Potrzebujemy uzupełnienia tarcz. O, proszę. Ja tam właśnie na górę muszę się dostać najwyraźniej. No ale tak na skróty nie przejdziemy z tego, co widzę. Nie doskoczymy przecież, więc muszę raczej tędy przejść. Rozprawić się tutaj między innymi z tym. Okej. Zabito 100 skoczków. To już tylu mamy na liczniku. Całkiem nieźle.
Aj, kurczę, niechcący w sumie wykorzystałem akurat w tym momencie. Już bardziej tutaj by się przydał autostrażnik. No ale dobra, przyjdzie jeszcze pora, żeby wykorzystać się w lepszych chwilach. Rzucę jeszcze tutaj okiem na chwilkę, czy nie ma amunicji? No nie za bardzo. Szkoda, szkoda. No ale okej, nie zwlekajmy dłużej. Dostańmy się na górę. Tak, blisko dydakta jesteśmy. No. Teraz rozumiem, że tam na drugą stronę będę musiał przejść. To jest nieuniknione. O nie, nie, nie. Uwaga na ten granat nieszczęsny. I patrzcie, teleportował się skubaniec, no. Mogło się to fatalnie naprawdę skończyć dla mnie. Poczekajmy chwilkę, chociaż jeśli tutaj się znowu teleportuje, to mogę nie mieć czasu na reakcję. Dobra, bo on jest ciągle po drugiej stronie, tak czy siak. Już nie. Nie ma żadnej chyba jednostki wspierającej akurat tutaj w okolicy. Będziemy w razie czego wypatrywać, a póki co rozprawić się z wami. Tak jest. Jeden załatwiony, a tutaj mamy tego chyba, który z bliska potrafi nas wykończyć bardzo łatwo. Nie miał jednak okazji. Jeszcze tutaj, jeszcze tutaj. Dobra. Ja się może jednak wycofam chwilowo. Uzupełnić tę tarczę. I teraz dopiero ruszamy. Tak jest. Jeszcze. Mi się wydaje, czy tutaj się teleportował jakiś? Oczywiście, że tak. Gdzie teraz? Gdzie teraz? Nie mam pojęcia, gdzie on się, kurde, przemieścił. Nie widać w ogóle. Tutaj. No. Teraz! Zanim dodam, ty wyślę posiłki! Kurde. Okej. Tutaj, 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 szybko. Koniec. To działa. No ale jeszcze to drugie miejsce, prawda? Oznaczone już wcześniej. Jak się tam dostać? Musiałbym wrócić, czy jakoś inaczej? Okej, tędy. No tak, no bo tutaj możemy przecież przeskakiwać tym przyspieszonym poruszaniem się. Rewelka i tu się pojawia platforma od razu. Szukaliście dydakta, ludzie. Statek w zasięgu! Gdy barierę opadnie, musisz tam jak najszybciej posłać ładunek! Dobra. Będziemy o tym pamiętać, spokojnie. Aj, patrzcie, już leczy swojego sojusznika i tak to się właśnie kończy. Kiedy w okolicy są te jednostki wspierające jeszcze. Dobra, muszę się wycofać, muszę. Zbliżą się teraz, czy jeszcze będę miał szansę się podleczyć? Na szczęście była szansa. Tak jest. Teraz postaram się o uzupełnienie amunicji, zanim ruszę dalej. Bo to chyba w tym miejscu. Dokładnie. Lecimy. Najważniejsze to właśnie nie zapomnieć o tej amunicji w kluczowych momentach. Bo możemy naprawdę tego pożałować. Dobra. Teraz ta wieżyczka. Udało się. Lecimy dalej. Jeszcze więcej amunicji. Tutaj akurat nie podniosę. Ale. Mam przejść tędy. A dobra, biegnę już, bo tam z tyłu atakują, ale nie muszę z nimi walczyć. Za dużo bym tylko ryzykował. No i chyba to jest to miejsce, gdzie znowu trzeba będzie umieścić Cortanę i jakieś możliwości na zrobienie krzywdy dydaktowi się chyba pojawią. A przynajmniej miejmy taką nadzieję.
Kurczę, ilu ich tu jest jeszcze? Niedobrze. Jest? Kolejni. A, ty tutaj jeszcze zostałeś. Nie będziesz nikogo skrzeszał, absolutnie. Idziemy. Tu już tak blisko, naprawdę. Gdzie? Gdzie jest tamten? Tutaj? Ale nie chowaj się tak. Patrzcie. Doskonale wiedzą, gdzie się ukrywać. Żeby działania były jak najbardziej efektywne. Dobra. To teraz może trafię wreszcie. Tutaj akurat. Odsłoń się. Tak jest. Wreszcie. Czy mamy tutaj gdzieś amunicję do tych pukawek? Do uzupełnienia? Chyba nie szczególnie. O, może? Grom akurat. Nie przyda mi się. Dobra, lecimy, bo to wygląda akurat tutaj bardzo podobnie jak na tej poprzedniej strukturze, gdzie odpalaliśmy również Cortanę. Nie. Nie dać się za bardzo im się zbliżyć do mnie. Nie, kurde, prawie bym spadł. Za daleko skoczyłem, ale spoko. Jeszcze ty? Tak jest, ale kurde, mało brakowało. Teraz na spokojnie jeszcze odpocznijmy. No i działamy. No, oczywiście, że się pojawiają nowi. Po aktywowaniu mostu świetlnego. Szczerze, brakuje mi teraz amunicji do tego karabinu świetlnego. Nie mogę tutaj za bardzo ich z daleka wyeliminować. Ciągle się trzymam jednego punktu, ale myślę, że tutaj powinniśmy coś się chyba zgarnąć. Ewentualnie na razie weźmy grom. Przynajmniej tak dla odmiany. O, proszę. Nie. Bo kurczę. Myślę, że się to za chwilę skończy. Nie, tylko mnie nie traf jeszcze. Okej. Tutaj do tyłu na razie. Teraz uwaga. Aj, to też za długo nie mogę tego ładować. Myślałem, że jeszcze trochę wytrzyma. A tutaj średnio wyszło. Tak jest. Ale tych chyba nie podnoszą się. Znaczy, nie podnoszą nawzajem siebie. O kurczę. Znowu do tyłu. Znowu przeczekać chwilowo. Było blisko. Weźmy jakieś granaty. Nie, mam wrażenie, że tutaj jednak muszę jeszcze zabrać jakąś broń. Były tutaj te gromy kolejne. Albo tylko mi się wydawało. Może jest jeden. Trudno. Kurde, jeszcze znowu to. Udało się zniszczyć. No i dobra, teraz tylko. Teraz jeszcze tylko ty. Nie w takim momencie. Dobra. Działko zapalające jeszcze na koniec. Pięknie. Dawać Cortana. Ten dydakt, kurczę, zdaje się być na wszystko przygotowany, co? Cortana! I co teraz? Zabierz bombę do rdzenia. No ale co z Cortaną przy tym wszystkim? Przed rdzeniem!
Słyszałem przed chwilą jakieś jej szepty, czy mi się wydawało? No dobra. Uwaga. Okej. Teraz się opłacało zabrać tę broń. Pięknie. Jeszcze ktoś? Chętny? Tutaj. No. Mamy rdzeń, mamy też dydakta. I co dalej? Powinieneś już dawno zrezygnować po porażce. Podejdź, wojowniku. Zrób to po swojemu. Co za nieporadność. Zniewolenie rodzaju ludzkiego jest łaską. Twoje współczucie dla ludzkości jest nie na miejscu. Nie robię tego dla ludzkości. No kiedy wszystko inne zawodzi, zawsze można liczyć na Cortanę, co? Cały czas musimy sobie poradzić. Jest uwięziony. Wierzę, że to wszystko, jeśli chodzi o dydakta. Ale mamy to, po co tutaj przyszliśmy. Pora na detonację. No i co z naszą ucieczką? Cortana, słyszysz? Cortana! Jak? O, nie takiego powitania się spodziewałam. Ale... Udało się.
Dałeś radę. Jak zwykle zresztą. Jak się wydostaniemy? Tym razem nie ruszam z tobą. Co? Większość mnie jest tam. Utrzymałam się tylko na tyle, żeby cię zabrać. Nie. Po prostu nie. Wracamy razem. Już za późno. Nie zostawię cię tutaj. John. Czekałam na to tak długo. Miałem za zadanie cię chronić. Mieliśmy chronić siebie nawzajem. I tak było. Cortana, proszę. Czekaj. Witaj w domu, John. Szczerze mówiąc, aż nie chce mi się wierzyć, że naprawdę mielibyśmy się rozstać z Cortaną. Mieliśmy przecież znaleźć jakiś ratunek. Aż jestem w tym momencie lekko zdezorientowany, rozbity. Przed nami epilog jeszcze. Może coś więcej wyjaśni. Mogę dołączyć? Oczywiście, ser. Spocznij. Dziwnie brzmi, kiedy mówisz do mnie, ser. Piękna, prawda? Chyba za rzadko ją widuję. Dorastałem na New Harmony. Skończyłem Akademię Corbulo. Ziemię zobaczyłem bardzo późno, ale jest dla mnie jak dom. Nie jesteś zbyt rozmowny. Chief, nie będę udawał, że wiem, co czujesz. Straciłem tych, na których mi zależało, ale to nic w porównaniu z tobą. Naszym żołnierskim obowiązkiem jest chronić ludzkość. Za wszelką cenę. Mówisz, jakby żołnierze i ludzie nie byli tym samym.
Żołnierze to nie maszyny. To tylko ludzie. Pokład należy do ciebie. Kiedyś powiedziała to samo. O byciu maszyną. Każda wielka podróż zaczyna się od małego kroku. Oto nasz początek. Dziękujemy za powierzenie nam wszechświata, który kochacie, i dołączenie do naszej spektakularnej przygody. Czyli krótka notka od twórców Free for Free Industries na znak tego, że to pierwsza pełnoprawna nowa część Halo stworzona przez nich. Ale naprawdę, no, czuję pustkę, trochę jak Master Chief. W tej chwili zwycięstwa smakujemy porażkę. Dlaczego? Jesteśmy prekursorami, obrońcami wszystkiego, co istnieje. Pod naszym okiem galaktyka rosła niczym drzewo. Tam, gdzie kwitło życie, tam mądrość niezliczonych pokoleń i ras użyźniała glebę postępu. Nasza siła jest słońcem, ku któremu zwraca się cała inteligencja. Jak również schronieniem, pod którym się rozwija. Stoję przed wami, oskarżony o grzech wywyższenia prekursorów, o próbę ratowania nas przed losem, który skazywał nas na zgubę. Ludzkość jest największym zagrożeniem dla galaktyki. Utrzymanie jej przy istnieniu jest ryzykowne. Chronimy eony w mroku, gdy oni przypisują sobie nasze zwycięstwa. Bycie opoką odpowiedzialności za wszystko należy wyłącznie do prekursorów. Oceniajcie mnie wedle woli. Rzeczywistości to nie zmieni. Wielki powrót już się zaczął. Musimy go powstrzymać. Kurde. Pamiętajmy o tym, że Halo 4 jest tak naprawdę początkiem nowej trylogii, właśnie tej trylogii tworzonej przez Free for Free Industries. Dalszy ciąg w Halo 5 Guardians, a później w Halo Infinite. Czyli w tej części, która wychodzi 8 grudnia bieżącego roku, kiedy to nagrywam. No powiem wam, że pustka niesamowita po przejściu tej części. Aż nie chce mi się wierzyć, szczerze mówiąc, że naprawdę rozstajemy się z Cortaną. Szczerze mówiąc, nie wiem na tę chwilę, czy Cortana w ogóle pojawia się w Halo 5. Czy tym bardziej w Halo Infinite, no bo w tę ostatnią grę, na tę chwilę, kiedy to nagrywam, oczywiście tym bardziej nikt za bardzo nie miał okazji dłużej pograć, przynajmniej takimi oficjalnymi kanałami. No ale kurde, trudno mi sobie wyobrazić tutaj Master Chiefa bez Cortany, to jest trochę tak jak jedność, prawdę mówiąc, i raczej ciężko rzeczywiście myśleć o Halo jako o grze, w której już nie mielibyśmy zobaczyć wcale Cortany, więc mam tutaj mimo wszystko szczerą nadzieję, że nasza sztuczna inteligencja pojawi się jeszcze w kolejnych częściach. No, jakby nie patrzeć, wszystko tak naprawdę mogło tutaj zostać przez twórców jeszcze wymyślone. Mówię sztuczna inteligencja, ale jak już wspominałem niejednokrotnie, to było coś więcej niż tylko SI dla Master Chiefa. Ich relacja rzeczywiście w tej części została jeszcze tak dokładniej przedstawiona.
I to mi się podobało na pewno jako jedna z takich zmian właśnie w tym kierunku, jeśli chodzi o nowego dewelopera. Parę różnych usprawnień rozgrywki, przeciwnicy, nowi, którzy się pojawili, którzy też urozmaicili nam samo strzelanie. No i ta historia, która na końcu nabrała niesamowitego wymiaru. I aż naprawdę będę musiał to sobie wszystko przemyśleć, aż szczerze mówiąc cieszę się, że będę miał okazję teraz od razu zabrać się za Halo 5 i zobaczyć, jak ta historia jest tam jeszcze poprowadzona. Tak naprawdę niewiele z tego, co wiem na temat Halo 5, to fakt, że Master Chief nie jest tam jedynym głównym bohaterem, ale pytanie właśnie co z Cortaną. Oczywiście nie piszcie mi tego przedwcześnie, wolę się sam dowiedzieć już ogrywając dosłownie zapewne na dniach tę produkcję na kanale. Dajcie znać, jakie są wasze wrażenia, jeśli chodzi o Halo 4. Cieszy mnie, że wśród tych osób, które zdecydowały się na oglądanie tej serii Zagrajmy Wy, pojawiło się wiele takich właśnie pozytywnych słów na temat tego, że zdecydowałem się w końcu zacząć tę obiecaną na kanale serię. Pozostaje mi tylko przeprosić, że trwało to tak długo, bo Halo 3 ukończyłem na kanale chyba w 2016 roku, czyli dobre 5 lat temu. Zapowiadałem wtedy, że mam w planach nagranie Halo 4 i Halo 5, no i w końcu po tych 5 latach się udaje to chyba robić. Trochę oczywiście pod wpływem zbliżającej się premiery Halo Infinite. No cóż, żeby już bardziej nie przedłużać, pożegnam się teraz z wami. Zostawcie kciuka w górę, jeśli seria z Halo 4 wam się podobała. Zachęcam do nadrobienia serii z innych części Halo, no i już teraz zapraszam z góry na nadciągającą serię z Halo 5 Guardians. Zobaczymy właśnie, jak ta produkcja będzie nam się przedstawiać. Jeszcze raz dzięki za oglądanie tych kilku długich odcinków z Halo 4 i do usłyszenia następnym razem. Cześć!